Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maro Kobragie, a to są kolejne materiały z serii Metro Exodus. Słuchajcie, na maksymalnym poziomie trudności, jak jest w tej grze możliwe, czyli Stalker trudny, czy tam trudny Stalker, po angielsku Ranger Hardcore Mode. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą misję na pierwszej mapie. Bodajże to już jest końcówka naszych przygód w tej zimowej krainie, że tak to powiem. Tutaj jak zawsze przed zazwyczaj odpaleniem rozgrywki przedstawiam wam opis, bo zazwyczaj Artyom zawsze notuje różne sytuacje, takie drobne streszczenie. I to jest właśnie Wołga, ten cały pierwsza w miarę lokacja. I tak, dotarłem z wagonem do Auroe. Okazało się, że w międzyczasie zjawił się konwój kupiecki i że Spartanie są już na miejscu. Muszę spotkać się w porcie z Anią i omówić plan przejęcia konwoju. Okej. Tylko tak, powiem wam szczerze, że ekran ładowania jest cały czas. To jest już dziwne. No dobra, wbiło. I pierwsze to zobaczymy, czy będzie ciało, czy nie, bo ja ostatnio mam z tym duże problemy. Oczywiście na głównym ekranie, ja to cały czas powtarzam, wszystko mi ładnie śmiga. Nie mam żadnych przycinek, ale na Twitchu po prostu dramat, nie? Far Cry jest taki trochę bardzo problematyczny, choć na wczorajszym live'ie wczoraj analizowaliśmy w miarę. No oczywiście przycina, no bo czemu miałoby nie przycinać? Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. No mi to ładnie chodzi. Oczywiście, ale to, że mi ładnie chodzi na kompie, nie znaczy, że na Twitchu może być fajnie. No teoretycznie, no, ścinki są, ścinek nie ma. Raz są, raz nie ma. Powiem szczerze. Artyom, my na pozycjach. Ждём. Czekamy na rozkazy. Ciekawe. A ja czekam na opinię, czy mi tnie, czy nie. No na razie wygląda to dosyć średniawo, powiem szczerze. No raz przycina, raz nie przycina. Ciężko mi określić. Teoretycznie muszę jeszcze, tam gdzie mamy X, to jest nasza misja główna. Tu jest opis. Dotrzeć do portu. Crazed doskonale przewidział przybycie handlarzy. Konwój dotarł do portu. Spartanie już go otoczyli i są gotowi do ataku. Muszę się przygotować i do nich dotrzeć. To jest jedna sprawa. Ale jest jeszcze jedna misja poboczna, czyli tam gdzie jest znak zapytania. Tam jest miejsce bandytów. I to by mnie interesowało. Widzę, że na razie nie przycina jakoś w miarę. No zobaczymy, jak to będzie. Może ktoś napisze, że mu się przycina, to wtedy zmienię opcję. Sami na YouTubie później mnie określicie, czy tnie, czy nie. Bo ja już nie nagrywam typowo OBS-em, jak kiedyś. Tylko wszystko popieram z live'a na Twitchu. I teraz wszystkie ścineczki, dosłownie najmniejsze ścineczki, widać u mnie na kanale. Także jeżeli widzieliście u mnie wcześniej, że się gra nie przycinała w ogóle i nagle zaczęły się od czasu do czasu ścinki, to jest wina zmienionego systemu prowadzenia kanału, znaczy nagrywania. No nie wiem, zobaczymy na razie, jak to będzie chodzić. Tak czy siak, ja sobie muszę sprawdzić, gdzie jest ten X. Dobra, on, znaczy znak zapytania, on jest w tamtym miejscu. Dobra, dobrze wiemy, że to jest miejsce bandytów. Dobra, na razie tam polecę. Wiem, że to jest, że droga nas doprowadzi, słuchajcie, znaczy najlepszym sposobem, żeby tam dotrzeć, jest zmierzanie za tymi torami, bo jak dobrze pamiętacie z poprzednich materiałów, to wróciliśmy tutaj drezyną, nie? Po torach i tam właśnie niedaleko tych torów była ta miejscówka tych bandytów. Widzę, że to nie przecina aż tak tragicznie, w ogóle praktycznie wcale nie przecina to metro. Zobaczymy później, jak to będzie rozgrywka. No jak mówię, no ostatnio duże problemy mam. Wyczyściliśmy z drugiej strony trochę mój komputer z jednym z streamerów, moim znajomym na Twitchu, czyli Rarainem. I od tamtego czasu, o kurczę. Dobra, muszę maskę założyć, bo to jest jakieś radioaktywne dziadostwo. I trochę odczyściliśmy ten komputer i trochę było lepiej, nie? No zobaczymy, ej, co to jest? Zobaczymy, jak to będzie później. Ej, bandyci? Jakim kurna cudem? A nie, dobra. To jest miejsce, które jest
Ja tam byłem chyba. Jak mi się wydaje. Dobra, ja tam byłem. Nie muszę tam ten dreptać. O, anomalie. Jak ja tego dziadostwa nie lubię. Jak ja tego dziadostwa nie lubię. To robi co chce. Powiem szczerze. A może nas zabić dosłownie na strzał. Do widzenia, do widzenia. Trzeba uważać, bo tutaj na nocnych eskapadach duża aktywność jest mutantów i zjawisk związanych z promieniowaniem. A w dzień mamy dużą aktywność bandytów niestety. Dobra. O Jezus. O, a propos. Możemy sobie zmienić. Weźmy sobie granaty może. To jest raz. A ja, czy ja mogę sobie ustawić opcję, żeby rzut granatu był pod sterowaniem na myszce? Zaraz zobaczymy. Kontroler. Kurna. Sterowanie. Klawiatura. Broń. Atak wręcz. Rzut bronią dodatkową. O, możemy. Zajebiście, to będzie, nie będzie mi się mieszało. C. Z Far Cry'em, gdzie tam mamy wślizg chyba pod C, nie? Dobra, trzeba będzie uważać, niestety. Najlepiej to tą pukawkę sobie przygotować. O Jezus. Jak zwykle. Najlepiej sobie tą pukawkę przygotować. Kurczę, ja mam 6 pocisków. Może zróbmy tak, że sobie wytworzymy trochę więcej pocisków do tego dziadostwa. Tutaj. Dobra. Wytwórz E. Nie mogę. Tak, dobra. A jakbyśmy sobie... Dobra, zamknij to. Abyśmy sobie zmienili amunicję. R. Nie, nie mogę nic zrobić, niestety. Dobra. Czyli to wygląda słabo, teoretycznie. Jak na razie. Także spróbujemy ich jakoś zajść. Mam nadzieję, że jakoś nam pójdzie. Dobra, podpompuj ją. No i oni gdzieś tutaj są. Kurczę, ciężko ich wyczuć, gdzie oni są. Ciekawo. Nie powinni mnie tu teoretycznie zauważyć. Ale pod pompą najwyżej. Kurczę, ryzyk fizyk. Może w takie ciemne miejsca będziemy schodzić, co? Może uda mi się. Uda im, nam się jakoś ich, słuchajcie. Tu po cichu, ale kurczę. Najważniejsze to trzymać się cienia. To jest najlepszy, największy nas przyjaciel tutaj. No znowu to podpompuj to dziadostwo. Dobra. Teraz jak tu przejść? Tam są, widzę. Ale może tutaj się ukryjmy. Kurczę, no widzę ich, ale boję się ich tam zaatakować, nie? Nie wiadomo, ile tutaj jest tych gnoi. Chyba, że jebnibyśmy im granat, nie? Czekajcie. Dobra. Kurczę, widzę, że gdzieś się kręcą, ale... Kurczę, spróbuję z granatem, wiecie? Klękaj.
Держите пацанчики, там он! Не вдя не сам. Słyszę ich w prawych słuchawkach, ale... Dugno ja słyszę. Kurczę, ciekawe. Oni sami nawet nie wiedzą, gdzie ja jestem. Teoretycznie sprawę ujmując. Teczka mam niestety jedną. Nie wiem, gdzie się mogę spodziewać. Fuck. Tam gdzieś mnie strzaili. Ale nie wiem gdzie. Tam gdzieś jest lampka. Kurczę, gdzie oni są? Przez chwilę mnie zauważył, ale... Fajnie ta rozgrywka wygląda. Ani jeden, ani drugi nikogo nie widzi tutaj. Ale mordy potrafią wydzierać. Tu czysto. Czekaj. Przejdźmy może naokoło. Jeżeli będziemy stać tylko w jednym miejscu... Nam za bardzo nie pomoże. Jest, jednego widzę. Na latarce. Chyba, nie. Kurczę, gdzie oni łażą, ty? Wiecie, na tym poziomie trudności zabawa w Rambo za bardzo niczym dobrym nie skutkuje. Może z góry będzie mi lepiej widzieć. Ta. Pięknie. Na górze gdzieś łażą. Dobra, dojdźmy do skrajnej. Przy ścianie. Słyszę mutanty, to niedobrze wróży. Nic, tam nie nic mi to nie pomoże. Jest, kurczę, widzę, że gnój. Uwaga. Zdecydowanie na górze gdzieś łażą. Dobra, zmieniamy pozycję, bo nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie jest kolejny. Wiecie, będziemy tak strzelać w jednym miejscu, to mogą mi się szczaić. Pięknie! Normalnie, headshot roku. No i co, panienki? Widzę, że chyba macie przesrane. Czy to wszyscy? Możliwe, że tak. Nie podoba mi się ten dźwięk. Rozmontuj. Dobra, mi się wydaje, że to wszyscy. Jak dobrze mieć karabin, słuchajcie, z tłumikiem. Co to jest w ogóle? A, maska jakaś. Okej, fajnie, dobra. O, od razu lepiej. Zaraz sobie przeszukamy to wszystko. Zaraz sobie to wszystko przeszukamy. Dokładnie. Myślałem, że ciężej pójdzie. Na szczęście nam się w miarę udało. Tutaj coś jest. Okej, tutaj też możemy rozmontować. Trochę więcej amunicji dostaliśmy. Świetna sprawa. Tu jeszcze coś. Gościa możemy przeszukać, ale broni już nie rozmontowujemy, bo nie możemy. Ogień niech będzie na razie, bo i tak chyba tutaj nikogo nie ma. Wszystkich rozwaliliśmy. A naprawdę musimy uważać. Tutaj coś jest. W latarka.
Dobra, teoretycznie coś tutaj mamy. Uch, trochę amunicji zdobyliśmy. Dobra, tutaj też coś jest, ale pojęcia nie mam co. Trzeba było przenośny ekwipunek ten otworzyć sobie. Może tak zróbmy. Bo trochę amunicji chyba zdobyliśmy, albo mi się zdaje. Dobra. Nie będziemy kombinować na razie. Schowaj. Tab zamknij, dobra. I teraz tak. Jeszcze przeszukajmy dokładnie tą lokację. Może coś tutaj znajdę. Aczkolwiek, o tutaj coś jest, może. Aczkolwiek nie będę szalał za bardzo z tym światłem. To wie, czy czasami to nie przyciąga. Słuchajcie, mutanty. Dobra. Tu wszystko mamy. Coś rzuca w oczy, ale... dobra. Okej, okay, kminie. Kminie. Czyli oni tutaj mieli patrole. A ja tam coś jest? Ojeju, nie można przybliżać tą lornetką, niestety. Tam chyba też byliśmy. Zobaczę sobie na mapie. Albo i nie. Wygląda jakby, bo to był kolejny obóz. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to na pewno. Tylko tak, ja widzę, że tu jest więcej znaków zapytania niż mogłem... Mogłem sobie... Mogę tak użyć? Nie. Nie sobie mogłem zdawać sprawę. Na przykład tam możemy pójść, na prawo. Wow. Nie wróżyło nic dobrego. Dobra, teraz to sobie na spokojnie przejdziemy. I teraz już mamy odpowiedź na pytanie, jak goście wchodzili na górę, nie? Musieli tutaj mieć te patrole, które stały na czatach, nie? Wow, oj, nawet mieli drabinę. Kurczę, tylko ja nawet tej drabiny nie zauważyłem. Dobra, wykminiłem to w inny sposób. Wykminiłem to w inny sposób, ale co tam jest? Jakaś kotwiczka. Możemy tutaj przejść na spokojnie. Wygaduję, że tam nic nie ma. Na dole, ale mogę się mylić. Dobra, i co tutaj jest? No coś jest, mamy. Dobra, zebraliśmy i mamy jakiegoś sztucera. Nie wiem, co to jest za broń. Co to w ogóle jest? Jakiś rewolwer. Orzesz w dupencję. Ulululu, rewolwer. 6-strzałowy. O, ziomuś. Inaczej robimy. Oj, warto było tu przyjść. Dobra, przeładuj. Tak jest. Zmień na rewolwer ten, znaczy tą strzelbę ala. I zmieniamy na ten rewolwer. Zajebista broń. Jedna z lepszych, słuchajcie, broni. Jeszcze mamy celownik. Warto było tu przyjść, naprawdę. Cenne znalezisko. I to by było na tyle, albo i nie na tyle. Tu jeszcze teoretycznie jest jakieś zejście. Ale celownik po byku. Celownik po byku, nie ma co. Dobra, i tu możemy użyć tej całej kotwiczki. To gdzie nas to doprowadzi? Tam gdzieś z powrotem, ale mnie interesuje jeszcze tam coś. Tam gdzie się świeci. Do pociągu. Na tamtym kierunku. Teoretycznie tak, spadajmy stąd. To jest dosyć niebezpiecznie. Dobra, czyli tutaj wszystko, słuchajcie, na mapie zrobiliśmy. Tam do tamtej bazy to raczej już wszystko... Myślałem, że tam jest jakaś nieodkryta lokacja, ale raczej nie. Jak zacznę, będzie filtr wymienić. Tego filtra też mam naprawdę mało. Ciekawe, czy da radę to, słuchajcie, sobie wytworzyć. Wow, co to było. Ale cieszę się, że zdobyłem ten rewolwer. On się naprawdę przyda. On czasami może być nawet lepszy od dubeltówki. Że trzeba mieć to na baczności. Och, ten, ta animacja, słuchajcie, jak on tą maskę sobie przeciera. Coś niesamowitego.
Ну что, Артём, в порту никого не зацепило? А, не был еще. No, dopiero się tam wybieram, drogi kolego. Dobra, 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 dobra. Stareje widać. Ну, okej. Все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём. Смотрите. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Aha, czyli masz jakieś nowe ulepszenie. Ciekawe. Z tymi ulepszeniami, co ostatnio nie dałem za bardzo dużej możliwości u mnie. Najmniej nie wiem, czy to ten poziom trudności, czy w ogóle tak jest. Czy to początek. Tak, na pewno tam sobie filtry porobił. Okej. Okay. I teraz co? No jakie mam części? Naboje do karabinu. To są same naboje. Nie widzę, żebym miał jakieś części do tych całych... Rozbierz, utwórz, zamknij. Ciekawe. Niby mam wykrzykniki w tych całych... słuchajcie, na samym górnym rogu. Ale nie wiem... Utwórz, tab, zamknij. Ale tylko w menu mam... Stwórz, rozbierz lub zamknij. Na gościu definitywnie mówił o jakimś ulepszeniu. Dziwne. Chyba, że zaraz to sprawdzimy na tym. W menu. Czekajcie, bo ta gra oczywiście nic nie powie na tym poziomie trudności. Czyli tak, weźmy sobie opcję, za sobie wszystko sprawdzimy. Sterowanie, klawiatura, weźmy może ruch, do tyłu, lewo, w prawo, kozie, skok, bieg, włączenie, kucanie, wolny chód, automatyczny, automatyczny chód. Dobra, broń, jeden, broń, albo trzy, kolejna broń, poprzednia broń, strzał, celowanie, przeładowanie, rzut bronią dodatkową, atak wręcz, użyj, enter, akcja, schowaj, przytrzymaj, uzbrojenie, przytrzymaj, tap, to akurat też wiem, ekwipunek, maska przeciwgazowa, wiem, plecak, przytrzymaj i... Zmień fit, latarka, ładowanie, ten zapalniczka, dziennik, apteczka, noktowizor, też mam potem, lornetka pod B i czas. Y. No ale tym Y to przynajmniej wiem, że to jest czas, dobra. Różne na przykład. Szybki zapis, wczytaj szybki zapis i tryb fotograficzny. Ok, szybki zapis jest pod F5. Dobra. Użyj domyślnik, nie. Powiem wam, nie wiem. Możemy czujność sobie troszkę zwiększyć. Powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, możemy sobie coś domontować, ale... Artem, верстак сейчас не занят, так что если нужно припасов нахимичить или оружие подкрутить, можешь смело пользоваться. Wiecie, o to chodzi, że tutaj cały czas mam pod bronią jakieś wykrzykniki, ale bym musiał sobie jakieś gameplay obejrzeć. O, ty! Teraz to odkryłem, słuchajcie. Musimy myszką sobie pokierować. Okej. Ale powiem wam szczerze, ale tutaj jest... Dużo rzeczy możemy sobie, słuchajcie, ulepszyć, ale może, że coś tutaj możemy sobie ogarnąć. Na przykład tutaj mamy lekki chwyt. Lekki chwyt pistoletowy zmniejsza wagę broni. Bo ja miałem to. Drewniany schwyt, drewniana kolba snajperska z karabinu myśliwskiego, doskonale redukcja redukcja odrzutu. Ciężki metalowy chwyt i kolba zapewniające lepszą kontrolę, odrzut i stabilną broń. Ciekawe, które będzie lepsze. To jest lepsze, bo stabilność dochodzi nam na 3, widzicie? W lewym górnym rogu macie statystyki. To już są same gorsze rzeczy, czyli to jest jedna z najlepszych, czyli to sobie możemy zamontować. Zainstaluj. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o... Tutaj będziemy mieć coś lepszego. Nie, to jest najlepsze z tego, co tutaj widzę. Tutaj możemy mieć stabilność lepszą, ale celność będzie słabsza. Jest to samo. Tutaj będzie stabilność lepsza, ale celność jebnie i obrażenia, ale obrażenia się zwiększą.
To może być dobre. Klucz szalufa zmniejsza wagę broni, dzięki czemu możesz posługiwać się nią nieco sprawniej lub niweluje rozbłysk i częściowo... A, tłumik my mamy? Nie, mamy to. Dłuższa lufa zwiększa celność i zadawane obrażenia. Nie, czyli tutaj nie będziemy zmieniać. Jeżeli tutaj chodzi, to mamy co? Tu możemy te trzy ostatnie sobie wykombinować. Rare TV, siemano! Siemano, Krzychu, opowiadaj co tam słuchać i od razu mi mów, czy przycina. Bo cały czas nikt dzisiaj nie ogląda, sam sobie sam do siebie pieprze jak debil. I tak sobie zastanawiam, nie trochę czy nie? Dobra, i tutaj co tu jest? Jaka jest część najlepsza? Definitywnie tutaj jest luneta 4X, luneta ze zmiennym powiększeniem 4X. Taki dzień. Mówisz? Czyli zapracowany jesteś cały czas. Celownik Rain, na razie elegancko. No na razie, zobaczymy jak to później. To jest zajebiste, że teraz mam odpaloną tą gierkę na średnich ustawieniach. Nie ma, że na najniższych jak Far Cry. Tutaj są średnie i lepiej chodzi o tego Far Cry'a. Zobaczymy, jak będziesz coś robił w grze. O, no właśnie. Zaraz będziemy działać z fabułą. Celownik kolimatorowy. No to już zależy od nas, jak byśmy chcieli. Może ten kolimatorowy by był lepszy. Ten przedwojenny celownik ułatwia celowanie z bliskiej i średniej odległości bez przesyłania pola z ostrzału. Weźmy sobie ten, zamontujmy, bo nic nie tracimy. Nainstaluj. Jeżeli chodzi o to, to mamy bębenek na 6 naboi z samonapinaniem. Bęben o 6 komorach z mechanizmem samonapinania znacznie zwiększa szybkostrzelność rewolweru. I tu mamy już jakieś gorsze pierduksy. Czyli zostawmy przy tej części. Teoretycznie tu się nam coś lepszego odblokowało. Czerwony laser, moduł stworzony z prostego wskaźnika laserowego, który jest zmodyfikowany w celu zwiększenia mocy kosztem niezawodności. No ja tu nic nie odczuwam, żeby jakoś niezawodne to było. Także weźmy sobie to, zainstaluj. I tu mam ostatnią rzecz. Teoretycznie korzystam z tego. Tutaj ma celność lepszą. Obrażenia zdecydowanie też lepsze. Prosty i niezawodna broń produkowana w metrze. Potężna, ale kopie niczym osioł. O, tutaj jest niezłe. Pistolet ma... A co, zmieniłeś jakieś ustawienia? Nie, nic nie zmieniałem. Nic nie zmieniałem. Takie jak było na OBS-ie, takie są do tej pory. I ustawienia graficzne w metro też nie zmieniałem. Chciałem zobaczyć, czy jakby nie będę grzebał w metrze i byłem ciekawy, jak pociągnie mi metro na średnich, jak Far Cry w większości na niskich mi przycinał. Także jestem ciekawy. I co by tutaj wziąć? A-shot. Pistolet masowo produkowany w metrze, choć dość prymitywny, jest potężną i niezawodną bronią, która lepiej sprawdza się na bliską odległość. A nie, tam jakieś pierdoły. Kałach. Sobaka. Sobaka, najgorsze dziadostwo. Nie, weźmy sobie. Tutaj już nie grzebmy. Tu już nie grzebmy. Dobra. Zamknij. Ale nie chciałem, żebyś zamykał mi ekwipunku. Oh yeah, ten rewolwer jest naprawdę mega. Chciałbym jeszcze zobaczyć, czy mam inne wzmocnienia pod tą broń. Teraz tak. To jest zrobione. Tego nie sprawdzaliśmy. I tutaj mamy tak. Niby mam tą korbę. Ale zdecydowanie ta będzie lepsza. Nic nie stracimy, a mamy stabilność lepszą. Profilowana kolba. Drewniana kolba z głębokim wycięciem zapewnia większą wygodę użytkowania. Tak mi mów. Zainstaluj. Ok, co my tutaj dalej mamy? Od razu najpierw sprawdźmy co te dalsze, bo na razie korzystamy z tej trzeciego poziomu. Im większy poziom, większe obrażenia, ale stabilność słaba. Ale ja wolałbym jednak tłumik. Bo to się dobrze broń sprawdza z tłumikiem. Także zostawmy to. Tutaj mamy najsilniejszą chyba. Choć ta jest będzie bardzo dobra. Ale nie, no wolę jednak też ten celownik. Bo w walce właśnie z przeciwnikami, z gangami, to lepiej po prostu mi się celuje. Jeszcze tłumik do tego, także jesteśmy maszynką do zabijania wtedy. I tutaj mam jeszcze wykrzyknik. Teoretycznie korzystam z tego. Ale jeżeli sobie weźmiemy ten magazynek, zwiększa nam się o jeden poziom pojemność.
Standardowy magazynek mieszczący 30 sztuk amunicji. Kurczę, idziemy jak na wojnę, powiem szczerze. Ale to dobrze, że się przygotowujemy teraz i odkryliśmy, jak to się modernizuje broń, bo oczywiście gra na tym poziomie trudności nie podpowie. A teraz zbliża się fabuła, także może być ciężko. Korzystamy z tego, nic nie będę zmieniał. Choć tutaj by mi szybkoszczelność by się zwiększyła. Moduł stworzony z prostego wskaźnika stawowego, który jest zmodyfikowany w celu zwiększenia mocy kształtem niezawodności. Ale nie, ja nie mam celownika w tej broni, także wolałbym raczej tą laserówkę mieć. Dobra. Z tą bronią już wszystko i jeszcze to gówno, ale to gówno bym sobie na coś zamienił. Nie mogę. Zajebiście. Czy tutaj coś mogę z tej broni, żeby to coś lepiej dawało, strzelało? Nie mogę tutaj. Gazówka? Ale stabilność namiennie. To możemy zmienić. Szczelny system pneumatyczny. Szybkostrzelność zwiększy się. Szczelny system pneumatyczny działa tak samo jak standardowa konstrukcja, jednak nie traci powietrza, gdy ciśnienie zbiornika przekroczy normę. O, zajebiście, bo to z tym powietrzem to wkurwiało tylko. Celownik ten będzie najlepszy. A tutaj co mamy? Ten mały prowizoryczny magazynek mieści do 9 kul. 18 kul. 27 kul. Magazynek. Ale stabilność. Nie wiem. Może weźmy sobie tutaj, żeby nie pogarszać stanu stabilności. Zamontuj. Tutaj nie zmieniamy. Dobra, podziękował. Cieszę się, że odkryłem, jak to się robi. Teraz już mamy dwa razy lepsze pukawki i fajnie to wygląda. Oh yeah. Dobra, tak mi mówcie. Także jaka to tam misja była, bo już nie pamiętam. Już aż dzień jest. To u nas nam zeszło praktycznie na zabawach z bronią. Czyli tak. Mapa. Dobra, czyli tam gdzie jest X, musimy się kierować. Czyli, gdzie to było? Czyli dokładnie w tym kierunku. Dobra, w takim bądź razie ciśniemy. Ej, a amunicji może byśmy dokupili? Czy ja wiem? Dużo tego dziadostwa jest. No możemy do tej pneumatycznej, ale nie wiem czy ja mam w ogóle części. Wymarnowałem, ale nie na to ulepszanie broni, a na wytwarzanie apteczek. Także ostatnie podejście do tego, ostatnie podejście do stołu z craftingiem, że tak ujmę. Utwórz. Dobra, wystarczy. Dzięki ci wielkie. A propos dnia, to właśnie dlatego nie streamuję w niedzielę, bo praktycznie wszyscy robią co innego. A spoko, ja to sobie wiesz. Dobrze cię rozumiem, ale ja sam dla siebie powiem ci szczerze. I tak mam kanał na YouTubie, to wszystko co sobie tutaj, słuchajcie, słuchaj krzyku mnie, nie obejrzy nikt, to chociaż sobie nagram, zmontuję, wrzucę na YouTube i będę zadowolony, że ten materiał nikt mi nie wykasuje i zawsze na tym kanale na YouTubie będzie. Dlatego ja to tam, cenię sobie raczej, wiesz, każdą parę jaką mi odpowiada, a brakowało mi jakiejś gry, którą by sobie pograł. Także, a tam nic nie tracę, ale dobrze cię rozumiem. Zazwyczaj no większość robi wszystko nie to co trzeba, nie? Widziałem na streamach, wszyscy grają w cokolwiek, wiecie, kurczę, wszyscy robią, wiesz, dlatego wiesz, dużo osób nagrywa teraz i mało osób wchodzi na te live'y mało popularne, nie? Także ja cię naprawdę dobrze rozumiem. Gdzie to miałem iść? Dobra, idziemy w dobrym kierunku.